Dzień dobry. Dzisiaj pięknie świeci słońce nad Garden Courage. Wczoraj, przedwczoraj kupę roboty, dużo roboty, a dzisiaj wypoczynek. Nie będzie ogrodu, dziś jak będą, to będą tylko kury i króliki. Zaczynamy. Kurki śpiewają, czekają, tak? Czekacie, kurki? Zaraz was wypuszczę, no 10 godzina, w końcu weekend. A gdzie jest ten łobuz Dalton? Dalton jest coś chory. Oj, kurczę, jest chory. Nie wiem, co mu znowu dolega, ale no takie to moje szczęście. Jak już coś chcę mieć, to zaraz się coś z tym dzieje, ale pięknie śpiewasz, naprawdę. Już was idę wypuścić. O, wczoraj tak byłem pochłonięty robotą, że zapomniałem zamknąć tego drugiego kurnika. Śpiewają sobie od samego rana kurki. Od samego rana śpiewają kokotki, od rana samego. Wychodźcie, owe biedaki. Tak, żeście czekały, tak? Wy w ten weekend to macie przerąbane z tym swoim Romanem, co? Co byście... Wiecie, co ja mam? Mam dla was na przykład marchewkę. Czy któraś by chciała marchewkę? Nie za bardzo, co? Jak to wam się nie podoba? Wam się woliera dzisiaj? Nie posprzątałem wam tutaj. Nie posprzątałem. Dalton, wracaj do siebie. Podałem takie lekarstwo do wody, co kiedyś mi taka pani u weterynarza sprzedała, że niby to na katar miało być, czy na jakieś takie coś. Mówiłem o tych właśnie, że no jemu nie cieknie z nosa nic, z dziuba znaczy się. Ma tylko te oko takie jakieś, te prawe, przymrużone, tak jakby tam się mu coś zbierało, czy nie. Aj, kurczę. No, to jasne z tym okiem. No mam pecha, Holender. Co dzieciaki, już wam daję, już. Rzucę wam pierwsze, tak, żebyście miały jedzonka fajnego, superowego jedzonka. Damy, jak się tu nie obalimy. Nie obalimy się. Dostaniecie pszenicy. O, kolejna mysza się złapała. Bardzo dobrze. Będziecie mi wyżerać tu może. Macie, tak, do tego kubka. Macie pić tamtą wodę. Macie być zdrowe. Co wy sobie wyobrażacie? Ała, no, będziecie tak jak ja, połamane zaraz. Połamane. I co ty się tam tak cieszysz? Powiedz, ileś ty jajek naniosła najpierw. A potem się możesz cieszyć. Tak, to nie jest tak, jak wy sobie wyobrażacie. Co? Podejść i otworzyć drzwi, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Jak wy sobie myślicie. Otwarte macie, tak? A wczoraj żeście dostały tyle śmierduchów, co wyrywałem z ogrodu, tak? Tyle śmierduchów. A panowie wychodzą? Ależ proszę, zapraszamy na salony. Zapraszamy na salony. Ogryzek, ty jesteś szalony. Ogryzku, ogryzku. Dziubcie sobie, dziubcie. Wy, króliczki moje, ładne. O, a ten ogryzek, to on tak potrafi godzinami tutaj stać i się wpatrywać na tą Klusię i swoje dzieci. Normalnie jak Romeo do swojej Julii. Tak się tutaj nieraz czai i stoi. Co wejdę, to on stoi i zapatrzony, jak to mówię, jak gekon w muchę. Ogryzku, zobaczymy, jak otworzę ci. Czy będziesz dalej się tak interesował nimi? Chłopcze, a jak wy macie w korytkach? Nie no, pusto, to mi się podoba, puste korytka, to jest tak, to za to po cygarze, co? Proszę, proszę, jedźcie sobie, jedźcie marchewki, masz, dostaniecie zaraz, dostaniecie mieszanki, jak ty wyglądasz, który to jest taki mi się podobał, to tak ładnie śpiewał, pokaż, ty czarny, tak z
taką białym podszyciem, ale fajnie, nie rzucaj się, nie rzucaj się, patrz, mamy się pokazać, no. Patrz, razem jesteśmy tak na czarno ubarwieni, co? Zobacz, ty. Albo będziesz na mnie patrzał i będziesz grzeczny, no, 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 aleś słodziaczek, prawdziwy słodziaczek. Teraz widzicie dwa słodziaki. Dam wam tego jeden ogryzek. Chcesz? Proszę. Dam ci marchewki. No właśnie, ogryzku. Tu jest tyle kup teraz koło tego. To twoje pewnie, co? Siedzisz, patrzysz tutaj, patrzysz. Krusia, gdzie uciekłaś? A Krusia tam kopie dziury sobie. Macie też marchewkę. Weźmiemy, damy jeszcze im tej mas, tej paszy. Muszą mieć paszę, bo ja chcę, żeby rosły szybko. Szybko mają mi rosnąć. Nie umył wam Romanek karmidełek wczoraj, tak? Nie umył. Nie miałem czasu, chłopaki. Tak, tak, tak. Kukurydza, kukukuku, kukurydzia, kukuku, kukurydzia, kukurydzia. A ty? A ty jest fajny też. Kasa nowa, jesteś zarąbisty, nie? Grzeczny. Gdzie mi tam wchodzisz? Magazynek nie jest dla ciebie. Coś chciałem jeszcze zapodać tym moim króliczkom i zapomniałem. No jak to co? Sianko. O! Takie szeleszczące, fajne sianko. Pomimo, że pogoda wilgotna taka trochę. O, już tak. Sianko damy wam. Jedźcie, króliczki. Niech na zdrowie będzie. Ogryzek, wychodź z tego magazynu. Fajnie by było, jak ja bym wam ogryzki na siano ten zrobił paśnik taki gdzieś tu na zewnątrz. Chociaż z drugiej strony, jak macie w tej swojej klacie, chcecie sobie pojeść, to sobie pojecie. Wejdziecie do swojego schowka, do domu. Nie każdy królik tak ma, że ma swój domek, ma, prawda? A Cześćka, dawno żeśmy się nie głaskali, nie? To jak wczoraj rano, no ale... Czesiula, taka ty fajna jesteś, kioko, ty jesteś fajna króliczka, nie? A te czarnuchy, no mi się wcale nie podobacie. Nie wiem, czy można wam tak powiedzieć, który wyrzucił, a później nie macie, tak? Kubki też trzeba już będzie wyprzątnąć, już macie dość. Takie małe, kurde, te tyłki, a tyle tego robicie. No. No, kukajcie co tam, kukajcie, ogryzki, nie ogryzki. Tak, zniosłaś jajko czy nie? Pokaż mi ty, bo czy ty mnie kłamiesz. Zniosłaś, o, jaka piękna kurka. Tak, zniosła jajko. Tak, tak, ojej. Ojej. I ogryzek, stoisz sobie tak dalej, pilnujesz, tak pilnujesz. Nawet nie próbuj. Tak, nawet nie próbuj. Pośpiewamy sobie tak razem? Ko 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 ko. Dobra, ogryzek.
10 godzina, trzeba pojechać do teściowej. Ty nie znasz swojej teściowej, nie? No, ja swoją znam i muszę pojechać normalnie. Będzie czekała. Pewnie nie czekała z pierwszą kawą, już wypiła beze mnie, no ale pojedziemy. Kurką wczoraj uzupełniłem wszystkie piaskownice tą ziemią z tej rabaty tam. A niech ją przeczyszczą. Fajnie, to później kamienie się wygrabi. I też ziemia do kwiatów będzie jak ta lala. Nawożona, przerobiona. I macie zajęcie. Papugi też tam drżą te japy. A gdzie jest Dalton? Schował się? Oj, Daltonek, Daltonek. Ja wam może dam trochę płatków jeszcze. No ja was tak lubię. Dalton, wracaj mi do zdrowia. I słonecznika też wam dam. A co? Ojej. No. Dam wam wszystkiego. Kurki moje. Kurki moje. Kurki, kurki dziubią, dziubią kurki płatki, słonecznik do tego. A kto wydziubie denie tą do końca, to wy myślicie, że ja będę płacił, co wy myślicie, że wydawał będę kasę, a wy nie będziecie tego zjadały. Nasypimy płatków do dyni płateczków. Oj, kurki, kurki, ja się tak staram, żebyście miały to, co najlepsze. Ja wam gotuję. Marchew macie na porządku dziennym. Jabłka. Ile witamin różnych jeszcze. Kwiaty z ogrodu wyrywam i wam daję. A wy co? Zamiast mi się odwdzięczać i sypać jajkami, to wy mi co trochę, kurde, popadacie w chorobę jakąś. No wkładam do inkubatora teraz każde jedno jajko, które jest z tych białych. No nie wiem, czy on w ogóle depcze, jak jest taki trochę osłabiony. Pani Lakenfelder, podejdzie pani tutaj do mnie? Lekorny są ładne, czyste na razie. Podobają mi się. Podobają mi się, panie lekorny. Ja was nazywałem brudasami, tak? A wy takie czyściutkie jesteście. To ja nie posprzątałem woliery, prawda? A miało być tak fajnie wczoraj, tak? Zawsze w sobotę to ja sobie zmiotę pięknie, a tu nic. Nawet tej gałęzi morwy, co tydzień temu przyniosłem z liści ogołocona, a ja jej wcale nie sprzątnąłem. Nie przeszkadzam wam, kureczki. Ogryzek i Klusia, chcecie się dołączyć? O, już tutaj znowu. Dziewczyny, wyjedzcie, to aż miło popatrzeć. Aż miło popatrzeć. No fajnie, jak przeniosłem te wszystkie jaszczębiate, czy jarzębiate kurki tam, do tamtego, tu zostały tylko te dwie, to tak mi coraz więcej tego białego w kropki, tej barwy takiej, jaka mi się podoba. Klusia, pokop sobie tam. Walczysz z kurą?
Powiedz, co ta Klosia ci... Nie, to zagryzek. Mylę je wszystkie. No. Ej, pomyl. Nie, Klosia przecież to ma taki ciemny pysk. Ogryzek jest tam przy... No, teraz pod nogi mi podbiegł. Nie, ta piaskownica to jest super. Te króliczki to mają tutaj życie. Wypuszczam już je teraz rano, za każdym razem. I sobie kicają. Razem z kurkami. Ojojojojoj, te cienie padają tak tego słońca. Kurunie, jak ja bym tak się chciał z wami tutaj tak posiedzieć sobie, no. Ale dobra. Jadę do tej teściowej na kawę. Jeśli coś ciekawego się jeszcze wydarzy, to może sfilmuję, ale jak na razie, to kończymy poranek z kurami. Wszystko jest okej. Okay.